Cześć, witam Was w kolejnej tutaj części. To chyba będzie trzecia część, żeby was trochę straciłam rachubę, bo zabieram się za kontynuację po jakimś czasie. Koncept na ten album jest taki, że oczywiście korzystam sobie z kolekcji Beyond the Sea i robię ten cały album w takim klimacie wakacyjnym, a poza tym pomyślałam, że będę robić takie właśnie trochę lustrzane odbicia, czy takie bliźniacze strony. Bo wydaje mi się, że to tak trochę przyspieszy mi pracę nad tym albumem, a chcę, żeby on był prosty, szybko tak mi, wiecie, szło praca nad nim. Nie chcę za bardzo tutaj główkować, zastanawiać się. Myślę, że wiele osób zrozumie, o co mi tu się rozchodzi. Więc tak się zastanawiam, że zrobimy sobie w ten sposób. Klapkę, już tutaj mam wyrysowany schemat. To będzie taka klapka, naprawię całą stronę. Wetniemy sobie pod wymiar tutaj taki paseczek. Z jednej strony mam trymer, z drugiej biegownicę. Mam nadzieję, że bardzo nie słychać hałasu tutaj z zewnątrz. Biguję sobie klapeczkę. Robimy tutaj z podwójnym bigowaniem. 5 ósmych i 3 czwarte cele bigowałam. I będę prawie tak zawsze bigować, słuchajcie, więc nie mogę się tam w jakimś momencie nie powtórzyć. Robię od razu dwie klapki na tą drugą stronę z tyłu. Mam nadzieję, że nie będzie bardzo słychać hałasu tutaj, ale kolejny dzień po prostu mi pod oknem coś robią i mi tutaj non stop coś robią, bo tutaj jest działka, chyba wygląda na to, że podłączenia robią do tej działki, gdzie się ktoś już chyba budował w końcu. Obetnę sobie milimetr, ponieważ jak będzie strona pracować, to może zagiąć papier, więc troszeczkę sobie tutaj dotknę. Zaraz Wam podam wymiar tej strony. Coś mi, już nie mówię o tym, że oczywiście cały trymer mi chodzi, lata, bo już dogorywa. Ale po prostu do ostatniego tchnienia będę go eksploatować. Strony mają 15,5, a klapka ma 15,2. Tak? Dobrze pamiętam wymiar stron? 15,4 dokładnie wychodzi na stronę. Tak naprawdę. Więc 15,2 ma klapka. Tak, żeby po prostu nie była tutaj za blisko bigowania. Ja ją będę po prostu równać ewentualnie tutaj ze stroną. No i co? Muszę sobie wybrać teraz, jakiej wysokości chcę, żeby ona była, ta klapka. Ja tu chyba zrobię takie zamknięcie na taką książeczkę może. Tak się zastanawiam. Nie teraz, pędzel, naprawdę. Teraz nie ma czasu na twojego szkiewale. 13, 12 cm. Obetniemy na 12 cm. Jedną i drugą. Od razu robię to w drugą. Żeby sobie ułatwić pracę. No i co? Muszę zrobić też kieszenie tutaj. Koci łapka się nudzi. I zawsze się nudzi wtedy, kiedy ja potrzebuję ciszy. Nigdy nie ma po prostu spokoju. Się trochę więcej teraz nudzi, bo nie byłam tu na spacerze żadnym. Brakuje bodźców kociakowi. Wyklejam klapkę. Jak widzicie, ja te skrzydełko ścinam. Jak prawie zawsze, no prawie zawsze, no zawsze tak ścinam. Ja sobie muszę tutaj przysunąć do głowy, żeby Wam tu czuprynom nie wchodzić w kadr. Ale żeby tutaj zrównać, muszę widzieć, co robię. O. I widzicie,
Widać, nie widać. Raz widać, raz nie widać. Tak z milimetr tutaj odstępu. I to fajnie będzie wychodzić, wyglądać. Tą sobie na razie odłożę. Później ją będę sklejać. Tak, to będzie już nie teges. Więc sobie ewentualnie użyjemy tego arkusza. Tak sprawdzam, czy nie obcięłam boki. Nie obcięłam boków. Bloczek jest sklejony, więc ja wycinam tutaj na szerokość. Jeśli mam 12 cm, no to 12, 3 mm mniej. Chciałam źle, ale na szczęście jest to taki wzór, który się nie trzeba bardzo przejmować, że jest krzywo. A tutaj na szerokość sobie zaznaczę ołówkiem, żeby nie rozkładać trymera. Bo po prostu wtedy takie echo się niesie, zauważyłam, jak odsłuchuję swoje filmy, no bo to wszystko tutaj uderza, hałasuje trochę. Mogę też po prostu zrobić takie zamknięcie na taki sznureczek, na taką... Ja tak czasami robię, ale zrobimy po prostu taką książeczkę tutaj. I jeszcze kieszeń. Dobra. Żeby zrobić książeczkę, docinam sobie wysokość tej książeczki 13,5. Jednym, drugim. I biguję 9,5 cm. Oj. Dobrze to zrobiłam? Nie 9,5 cm. Co ja teraz? Za mało zbigowałam. Nie, ja to bigowałam. 8,5 bigowałam zamiast 9,5, ale się walnęłam coś. No znów coś się walnęłam. Źle poprzecinałam zupełnie w ogóle. O kurczę, bo to są jakieś arkusze miałam podocinane. One nie... Bo tu widzę, że mam jeszcze jeden taki. Ale A4 jak dotkniecie, to wam będzie dobrze. Ja po prostu miałam coś, jakieś docięte arkusze. Szkoda. Będę miała zmarnowany papier. Aby mi starczyło na te strony chociaż, bo muszę to mówić sobie, słuchajcie, papier. Żeby tworzyć tutaj dalej nasz album, muszę domówić papier kraftowy. Zaraz sobie to dotnę. A jeszcze potrzebuję... No to może skorzystam już z tego arkuszu. On jest jakiś... On nie jest, widzicie? On jest mniejszy niż A4. Ja nie zauważyłam, że to jest jakiś docięty arkusz. Coś do czegoś... Musiałam użyć takiego dociętego arkusza. Coś musiałam wycinać z niego, nie wiem. No to nie. Wezmę cały A4. Tak, żeby zrobić właśnie kieszeń, to tak, wyguję tu dół, 5 ósmych, druga strona 5 ósmych, cala, boczek 1, 5 ósmych i tak, tu zaginam. Będę potrzebować jakąś wysokość i powiedzmy, że tą wysokość, to tu mamy 5 cm, czyli kieszeń na 5 cm mi wystarczy. Nie będę robić tutaj nic dziurkaczem. Mówię, ma być szybko. 5 cm chyba wystarczy. Tutaj też chyba jest 5 cm. Jest 5,5. Tak, no to 5,5. 5,5. Tak, zaginamy. Zaginamy. I docinam na wysokość 5,5 cm. Mam zapięte 5,5. 5,5.
Zacinam sobie też książeczki. 9,5 cm na szerokość. Dobra. Widzę, że papier chyba jest poszarpany. O, to jest poszarpany papier. No bo mówię. Nie domaga mi już powoli ten trymer. Szkoda, szkoda. Mówi się. Wklejałam sobie te strony do albumu i mi się teraz niewygodnie pracuje z takimi wklejonymi stronami. Wolę zdecydowanie pracować, jak strony nie są wklejone. Zapnę sobie ten arkusik, dotnę sobie tutaj to boczek wklejony. Naprawdę milimetr wystarcza, nawet chyba mniej. Przyrównam sobie, jak to wygląda. Okay. No i tak, żeby być bardzo oszczędnym, to potrzeba docinać papier. Ale ja chyba aż tak tutaj oszczędna być nie muszę przy tym albumie. Więc sobie nacinam tu rogi. Tak, na szerokość on, ten arkusz mi wystarcza, wystarcza. Biorę, przyklejam już od razu. Musimy ten boczek tak naprawdę potrzebuję przykleić. Tak, tu nie docięłam na skos, ale tego i tak nie widać, więc whatever. Za to muszę mieć tutaj równiusio. Żeby ten boczek tutaj doskonale zgiąć. Żeby było równo. I tu w rogach, żeby łatwiej to wszystko złożyć. Odcinam. Jeszcze nie zwróciłam uwagi, że napisy mają tu jakieś strony. I mamy kieszeń gotową. Jeszcze sobie tu patrzę, czy muszę coś dociąć. Jeśli było za szybko, to kieszeń zaraz będę robić jeszcze jedną, tylko tak, tu mamy tą stronę. Wezmę sobie już kolejny arkusz, tą mapę. Tu chyba nie było tej mapy jeszcze nigdzie. Tak na to wygląda, że nie było. Bez zbigownicy też da radę. W ten sposób zaginamy naszą kieszeń. Docinam skrzydełka. Analogicznie jak robiliśmy pionową kieszeń. Nie ma tutaj jakiegoś dużego zróżnicowania. Czy to jest pionowa, czy pozioma. Działanie jest takie samo. Kością po prostu tutaj jeszcze wygładzamy klej, on się porozjeżdża z tych wszystkich kleksów i będzie kiciarz.
Wyklejam od razu tą stronę. Aha, tylko tą książeczkę. Na jakie mocowanie będziemy tu robić do końca? Możemy zrobić jeszcze kółka. Ha. Bo co zrobiłam tą książeczkę? No do czegoś innego się na pewno przyda książeczka. A tutaj pomyślałam, że może też zamknięcie na kółka zrobić. Chyba, że z tą książeczką? Kółka jeszcze? Taki baje, tu kółeczko, a ta będzie tam Magdes. Da radę. Słuchajcie, damy radę. Zrobimy taki bajerek. Będę musiała tylko dociąć sobie kółeczka, bo chyba nie mam żadnych przygotowanych pod ćwiki kółek. I tutaj muszę przypilnować, żeby kieszeń nie wystawała poza stronę. Tutaj było równo, żeby nic nie haczyło. To wygładzam jeszcze tak. O, jest to takie sprawdzenie, czy nic tu nie haczy. Dobra. Tu widzę, że trochę kleju nie złapało, więc jeszcze wciskam tu klej. Upewniam się, że złapała mi kieszeń i widzę, że troszeczkę gdzieś tu kleju brakuje. Jest dobrze. Mamy tutaj, mamy tą mapkę. Muszę sobie tutaj troszeczkę dociąć. Robię to na oko. Zobaczcie, tak żeby po prostu uzyskać tutaj tą ramkę. Kółeczka. Muszę dociąć kółka. Zastanawiam się, czy może być takie mniejsze kółko. Zaraz się przekonamy. Mniejsze, ponieważ tutaj będzie mi bardziej wizualnie pasować mniejsze kółko. Ale nigdy nie używałam tak małego kółka. Akurat mam niebieski sznurek, więc kolorystycznie fajnie będzie pasować. Ale zobaczmy.
Dobra, zrobimy sobie to zamknięcie z kółeczkiem takim małym. Zaraz sobie dotnę kolejne, ale znalazłam po prostu takie ćwieki, które są w takim kolorze. O, gdzie jest tak, ten obiektyw takiego starego złota trochę, taki efekt miedziany. Wydaje mi się, że on po prostu pasuje do klimatu nadmorskiego. Jeszcze myślałam o srebrnych. Ale te mam ciutkę mniejsze, więc mi bardziej pasują. Świeki tego typu kupicie między innymi w Teddy, stacjonarnie, jeśli jest u Was Teddy. A jak nie, no to są w sklepach skrapowych, są na AliExpress czy temu. Jak najbardziej, ja potrzebuję 4 takie kółka. W sumie, wiecie co, dotknę ich więcej. Dotnę sobie więcej tych kółeczek i po prostu je ze sobą posklejam. I każde kółeczko tutaj dwa ze sobą sklejam. Prawie zawsze przy albumach są jakieś ścinki, które można do czegoś takiego wykorzystać bez problemu. Ja zawsze używam sobie tej gąbeczki tutaj jako do przekuwania szpikulcem. Możecie przebić czymkolwiek, nawet nożyczki dadzą radę tutaj. Ważne, żeby po prostu było coś ostrego. Ja też mam pensetę taką ostrą i póki nie miałam szpikulca, to używałam właśnie tą pensetę. Kupiłam szpikulec w sumie głównie do tego, żeby dziurkować kwiaty z materiału. Ale to mówię, to nie był mój priorytetowy zakup, więc trochę czasu już tworzę i radzę sobie bez szpikulca. Troszeczkę pozaginałam, ale dzięki temu, że papier kraftowy jest gruby, to dobrze to znosi. Sobie jednak troszeczkę natnę te dziury, bo są za małe najzwyczajniej w świecie. Tego nie potrzebuję. Robię od razu 4 sztuki na tą drugą stronę, będzie akurat. I dobrze. Muszę sobie tutaj wymierzyć miejsce. Aha, no odłożyłam szpikulec, ale go jeszcze przecież potrzebuję. Nie wychodź Gośka z kadru. Wspomogę się tym tutaj kółeczkiem, co mi został, żeby wymierzyć sobie miejsce odpowiednie. Robię to, słuchajcie, na oko, ale oczywiście rozumiem, jeśli sięgniecie po jakąś miarę, żeby być pewnym, gdzie będzie środek. Ja tam stawiam na oko moje. Stawiam na oko moje, tutaj się nie przyjmuję. Przeciągam w ten sposób ćwiek, rozkładam skrzydełka, zaraz Wam pokażę to jeszcze raz. I zaklejam taśmą klejącą. No odejdźże. No, jakie wredne. Ach,
wywlazłam trochę z kadru tutaj, męcząc się z tym. Ustawiłam jakoś inaczej aparat. Ciekawe, jak będzie z dźwiękiem, bo tym razem nie jestem na słuchawkach. Z wygody trochę, bo mam słuchawki, słuchajcie, do kanałowe i nie są one dla mnie jakieś super wygodne, są właśnie dla mnie nieprzyjemne. To, co ja się zastanawiałam, czy nie kupić sobie mikrofonu takiego działającego na Bluetooth. Dodnę sobie jeszcze jeden arkusz, żeby tutaj do środka wkleić takie ułożenie. Tu będę miała, na zewnątrz będę miała kwiaty, a w środku będę miała to. Tylko tak. 12. 12 cm ma. Ta klapka. Ok, i na szerokość. Na szerokość to na oko będzie. Znaczę sobie po prostu ołówkiem. Miarę Wam miałam podać i podaję, że tutaj jest 15 cm na szerokość papier skrapowy. Muszę tutaj wyrównać ten papier. Znów coś ostrze poszło źle. I tak cały czas z kółka. No, w ogóle chyba poszło mi coś krzywo. No to jeszcze fajniej. Normalnie się będę męczyć z tym trymerem. Oby się ten Avon sprzedał, to może zarobię na nowy trymer. Bo sakra. Już po tylu latach uważam, że nauczyłam się już dobrze wyceniać swoje produkty. No mam nadzieję, że w końcu trochę się tej kasy właśnie uzbiera. Tak mi się wydaje, że dobrze zaczęłam wyceniać, chociaż zawsze, zawsze komuś nie podpasuje. Zawsze. Zawsze. W sumie myślę, że kiedyś nagram coś tutaj o wycenie, ale na ten moment muszę się tak poczuć trochę bardziej pewna w tym temacie. Nim zacznę coś tutaj ględzić w tym zakresie. I tak, chcę tą książeczkę też zrobić, ale słuchajcie, muszę sobie też zaplanować ilość arkuszy, ile ja tu mam. Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10, 11, 13. No, tak trochę słabo. 13 arkuszy, a mam jeszcze 4 całe strony karty. 8 stron. Słabo, tak mówiłam na pewniaka, ale nie muszę się niczym przejmować. Ale jednak muszę się trochę przejmować, bo na te karty wszystkie 9 na 13, no to nie idzie cały, niestety, arkusz. Tylko trochę więcej. I to tak średnio. Średnio mi się podoba, tak szczerze powiedziawszy. Coś będę musiała tutaj wymyślać. No mam jeszcze tutaj jakieś takie arkusze i tak dalej, to i tak mogę wykorzystać. Tylko niekoniecznie w ten sposób. No, więc zaczyna się etap trochę pomyślunku, minienia.
Zobaczymy, jak to się tutaj skończy. Dobra, z tego sobie wytnę książeczkę. Jak mówiłam, ja w razie co do poratowania mam dużą kolekcję do poratowania się. I uważam, że fajne małe albumy powstają wtedy, kiedy macie dużą i małą kolekcję. I możecie troszeczkę sobie uzupełniać, bo z 30 na 30 arkuszy lepiej docina się te wszystkie formaty 9 na 13. Nawet pojedyncze arkusze, jeśli o ile możecie gdzieś dokupić, to polecam mieć. Ja tak właśnie mam przygotowane kilka małych bloczków właśnie z dodatkowymi gdzieś tam stronami, dużymi kupionymi, bo Craft O'Clock kiedyś na przykład sprzedawał pojedyncze arkusze. Zresztą P13 niektóre starsze kolekcje też sprzedaje. Chociaż nie, nowe też, tylko chyba u nich tylko na... Czy ja właśnie coś odwaliłam? Odwaliłam. W ogóle mam brudny palec. Nie wiem od czego. Odwaliłam, bo słuchajcie, nie wyklejamy jeszcze tego. Póki klej nie złapał, ja to odrywam. Niecałe. Wystarczy tak, jak jest. Wymierzam sobie tutaj to miejsce, żeby zawiązać. Żeby dopasować sznurek. O nie, o nie, o nie. Nie zaginaj się. Proszę, nie zaginaj się. Nie chcę marnować sobie papieru. Trochę niefajnie. Ale tak, ja tu muszę przepleść sznurek. No i musiałam coś zawsze odwalić. Ja zawsze coś odwalę, że zapomnę o czymś. Szukam końca tego sznurka. O, jest. Tutaj jest. Związany supełek z jakiegoś powodu. I sobie wszystko tutaj rozwiązałam. Gdzie jest drugi koniec? Nie wiadomo. Nie wiadomo. Bo i po co? Jest tutaj. Tak mniej więcej. Tyle. Sobie wymierzam. Jakieś 30 centymetrów. Mam moje ćwieki przepleczone przez kółeczko. Wkładam w dziurę sznurek. Już był wcześniej. I miałam pokazać tak ładnie, nie? Zaprezentować. Rozkładam w środku skrzydełka ćwieku. Zakleję taśmą. Zawsze chcę, żeby te warsztaty były takie profesjonalne, ale mam wrażenie, że są niesamowicie szczere przez to, że ja się dziś tutaj czasami mylę. Bo się zdarza. Niestety. Najlepszym, tak uważam. Gdy się człowiek zamyśli, coś tam, no i tak, tak się kończy, tak się kończy. Tak to się właśnie kończy. I ten sznurek tam mi strasznie jakoś tak tutaj uciekłam wam. Sznurek tutaj jakoś tak dziwnie wystawał i ja go trochę tam wypchnęłam do środka. No i powstało mi tu takie brzydkie zagłębienie jakieś. Średnio to wygląda. No dobra, już. Już tu nic nie tykam. Przyklejam ten arkusz.
zanim ten przykleję, to sięgam po magnesy. Łyp. Już zaraz to ogarniemy. Tak. I gdzieś miałam tutaj tą łódkę taką z tych grafik. Się rozglądam za nią. Dobra, już padła. Tak. I tutaj ją przykleimy sobie na sam środek. Tylko muszę dociąć boczki. Chyba to wyglądało ciekawiej. Podkleję na papierze kraftowym. Magnesy zawsze podklejam taśmą klejącą w ten sposób. No i oczywiście wciągam tutaj tą osłonkę. Łódka. Tak. No i znów w środek idzie na oku. Oko duku. No, dawaj, odchodzisz. I przyklejam tą książeczkę. Staram się tutaj mocno przy magnesie nie ślizgać, tylko właśnie tak o wsunąć delikatnie. Miałam takie dwie karty przygotowane. No i słuchajcie, ta strona jest gotowa. O, tutaj coś się nie złapało dobrze. I docinam sobie sznureczek, bo nie jest potrzebny aż taki długi. A, beznadziejny taki. O, kikut mi został. Przepraszam Was ciągle za to skrzypienie krzesła. Ja się tutaj staram tak bardzo minimalizować ruszanie się na tym krześle moim fotelu. Ale... Chłopak mi tu próbował podratować, czekamy. Nie da się tam za bardzo sięgnąć jakimkolwiek smarem w głębi, więc trochę tak w zasadzie kombinowania podokręcał mi śrubki, ale to i tak mało co pomogło. Dobra, kolejną
kolej na tą stronę. Mamy moją tutaj tą klapkę. Jak widzicie, już tutaj jest podniesiony. Wsione to są te strony. Dlatego nie lubię kleić na gotowe strony, ponieważ no jest trudniej. Jest przede wszystkim trudniej. Przez to, że nam się buduje tutaj kompozycja. Mogę oczywiście tak nie robić. Wybaczcie, że wchodzę głową w kadr, ale robimy drugą, taką samą stronę, tylko właśnie z tyłu. Ona już szybciej pójdzie. Większość rzeczy jest przygotowanych. Klapka gotowa, strona z kieszenią gotowa. Tutaj delikatnie wylazłam. Wykorzystam sobie fajnie ten tutaj ścinek, tylko on jest coś krzywo docięty, chyba że ten też będzie spoko z muszelkami. Jak mógłby być? Tu mam mapę, albo ten. O, wykorzystam sobie ten ścinek, słuchajcie. 5 cm wysokości musi mieć. Na pewno taki był właśnie tamten. No i ucinam z 2 mm po boku. Nie wiem, czy to wystarczy. O! Za dużo obcięłam. za dużo obcięłam. Dobra, to zostają muszelki. za dużo obcięłam. Nie aż tyle. Nie aż tyle. Zaraz wam powiem. Ile? Mam nadzieję, że jeszcze nie zdążyliście obciąć, dopóki się nie zaśmiałam. My to wykorzystamy sobie do jakiegoś belly banda. Albo do 5, 3, 5. Albo do jakiegoś jakiejś takiej podwójnej kieszeni. Generalnie mogłoby być, to... Aj, mogłam to sobie wziąć. Dobra, trudno. No już wysmarowałam klejem. Trudno. Żeby po prostu nie było tego samego motywu, tylko wiecie, inne tutaj. Aha. Czemu nikt nie krzyczy, że tu musi być kółko? Ja bardzo przepraszam. To kiedyś ten pośpiech zabija. Mi to groźnie trochę, ale tak, tak też może być. Gdzieś było takie to moje kółeczko, co mi służyło do pomocy, ale nie mogę go znaleźć znowu. Gdzieś go tu wcisnęłam i nie mogę go zlokalizować, więc starając się tutaj nie przykleić tego, widzę, że do góry nogami. To jest ten napis na tym, to jest to dość istotne, żeby nie złapało. Szybko odklejam. Dobra. Poratowane, słuchajcie. I w dziurę, i w dziurę. No i mamy rozłożone skrzydełka.
mojego ćwieka. Tak. Tak. Ja od razu przyklejam. I mam wrażenie, że coś mi tutaj krzywo poszło. Dopiero teraz to widzę. Ale dobra, już sobie jakoś z tym poradzimy. Przeżyjemy. Chyba kieszeń jest krzywo docięta. Bardzo tego nie widać. Albo złożona krzywo. Bo to też tak może być, niestety. Z tego docinam sobie moją kieszeń i mamy 9,3, 9,3 i 13, 3 mm. Zanim też tutaj to przykleję, to... A nie, troszeczkę muszę dociąć bardziej. 13. Znaczy źle przyłożyłam. Za dużo mi zostało. 9,2, 13,2. To jeszcze tutaj ćwiek. Teraz papier skrapowy jeszcze dotnę. Ale chcę to kółeczko zrobić, żeby po prostu o nim nie zapomnieć. W trakcie klejenia, czy będzie to, wiecie co, żeby tu wysokość była dobra, wymierzona. No to nie jest środek. To będzie środek. A. Na kieszeni jest krzywo trochę. Dobra. To już będzie trudno. A już będzie trudno. Przeżyjemy. Tego bardzo tak nie widać. Smurek mi spadł. Za każdym razem szukam tego końca, tego sznurka. 4 będzie wystarczająco zapętlone na bank. I tak samo. Sznurek, ćwiek. Ok, rozkładamy skrzydełko. I zaklejamy taśmą klejącą. Sama książeczka będzie zamykać się na magnes. Oczywiście odklejam tutaj z taśmy klejącej zabezpieczenie. Dobra, pora wybrać sobie jeszcze tutaj dwa arkusze do środka. I tak, nie miałam jeszcze tej mapy, więc sobie ją wezmę. No i może właśnie tą mapę. A, bo jeszcze tutaj mam. Aha, ale to do pionu będę musiała dopasować. I tak. 15 cm, pamiętam, że było na szerokość i wysokość musi być
pasujący do 12, czyli 11, 7, a tu 15, ale ja 15 miary nie widzę niestety, bo na rozłożonym. Dobra, jest kicior. Dobrze to zrobiłam. I tak samo drugi. Gdzie to widać? Będę kombinować coś potem z takich ścinków, co tu zrobić mądrego. Ta strona z lewakiem i łódką jest bardzo fajna, bardzo mi się podoba ta grafika. Nie wiem, czy w ogóle coś P13 fajnego nadmorskiego ostatnio wypuszczało. No bo chyba ostatnio jakąś kolekcję kupiłam już z Mintaja, jakąś nadmorską, taką właśnie w klimatach takich podróżniczo-wakacyjnych, z jakimiś łódkami i tak dalej. Tutaj ten papier postrzępiony tak zaginam pod spód. No się wtedy tak powinien przykleić, no bo już po prostu nie chcę tutaj, jak przykleiłam częściowo. Lepiej byłoby może ten magnes, a nie, no przecież ten magnes mam tutaj, myślałam, że tam był przyklejony. Chwila. Aha! Ale dałam dupy trochę, a tutaj tego nie wykorzystam, może to będzie to samo tło. Nie wiem, czy to wykorzystam po prostu potem do czegokolwiek w ten sposób. Bo jest takie kłopotliwe, że tylko w pionie coś można otworzyć. A nie mam jeszcze pomysłu w sumie na kolejne strony. Dwie takie bardzo podobne. Nie zorientowałam się za bardzo, że... Co tam będzie? Zostawię sobie, no najwyżej coś tam wykombinuję z tego jeszcze. A tutaj dam po prostu tą stronę. Tą prostą taką. Uej, ale dałam ciała. Nie lubię po prostu... żeby były po prostu same motywy. Szczególnie, że no, robię bliźniaczą stronę i tam tak nie było. No nic, najwyżej sobie tutaj gdzieś będę ratować się wycinkiem z dużego arkusza. Tak też bywa. Mam jakieś ścinki zresztą, bo ja już z tej kolekcji albumy robiłam i na pewno jakieś ścinki sobie zachowałam. Ale miałam nadzieję, że zrobię już taki wloczek z małej kolekcji. Trochę w takim stylu, na zasadzie jak Asia Szulik chyba robiła taką jakąś serię. Ja nie oglądałam w sumie całości, ale właśnie widziałam tytuł, że odczarowujemy tak małe bloczki. Bo one zostały trochę takie już porzucone, już się nie robi 15 raczej. Nikt nie robi, chyba już żaden producent nie robi 15 takich małych właśnie bloczków. Wszyscy przerzucili się na 20. No i ja do dużych, ja do małych albumów też używałam 30 raczej. Przestałam w pewnym momencie kupować 12, te małe 6-calowe bloczki, one mi po prostu zostały. 12-calowe, 30 na 30 cm są chyba wciąż takie najpopularniejsze. Dobra, wszędzie wyklejone. Możemy sobie zamknąć tą stronę.
A, zróbmy tak samo, że tutaj się kończy. No i słuchajcie, mamy zrobioną tą stronę. Aha, no i jeszcze tutaj jakaś grafika. Make waves. I nic nie zostało z tamtego, jak docinałam. Dobra, wygląda na to, że nic mi tutaj nie zostało, ale zostawmy to na razie. Jak coś mi tam się zostanie w trakcie, zobaczymy po prostu, jak to wykorzystam. To najwyżej dokleję tu jeszcze właśnie jedną taką grafikę. Po prostu tutaj się ratowałam tym, że na magnesu nie nakleiłam. To był taki sposób, żeby się poratować. No to mamy kolejną stronę. Na następnej części ruszamy. O, znalazł się ten. Z następną stroną ruszamy w kolejnej części. Do zobaczenia, cześć!